Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj prowadzę szkolenie z autodetailingu. Zaczęliśmy od bezpiecznego mycia detailingowego dla lakieru. Teraz uczyłem Panów, jak polerować lakier. Kolejnie będziemy go zabezpieczać półłokami ceramicznymi. Jest to niestety bardzo duży błąd z tego względu, że lakier nie lubi wysokiej temperatury. Lakier nie lubi wysokiej temperatury i błędem dużym jest jego grzanie z tego względu, że macie taki efekt, że lakier nam zaczyna puchnąć pod wpływem temperatury i rysy znikają, ale po tym jak lakier wystygnie i wróci do temperatury pokojowej, no to te rysy mogą powychodzić. I tak mamy odtłuszczoną idealnie tą powierzchnię już pod powłokę, gdzie możemy aplikować powłokę. Okay? Bardzo istotną kwestią jest to, żeby właśnie ten lakier porządnie odtłuścić, wymyć wszystkie po prostu pozostałe pasty. Czarnym umie działać, no to trzeba poświęcić osobny 1-2 dni, żeby ten cały proces sobie po prostu przerobić. Dziękuję Wam przede wszystkim bardzo za to, że przyjechaliście. Widzę, że jesteście w gronie tych osób, które chcą się rozwijać, chcą działać. Bardzo mnie to cieszy, bo niewiele jest takich osób, a wiadomo, że jak cały czas się rozwijamy, szkolimy, no to tylko z korzyścią dla nas. Zakończyliśmy dzień szkolenia autodetailingowego. Rozdałem właśnie chłopakom certyfikaty. Każdemu przekazałem ogrom wiedzy praktycznej, jak i teoretycznej. Mam nadzieję, że zastosują ją i będziemy rozwijać rynek autodetailingu w Polsce. Na szkoleniu dowiedziałem się, jak wygląda pełne mycie detailingowe, jakich produktów używać, żeby takie mycie wykonać, jak wykonać pełną korektę lakieru oraz jakimi produktami można ją zabezpieczyć. Nauczyłem się umyć bezpiecznie i w sposób detailingowy samochód, osuszyć go, wykonać dekontaminację lakieru. Uczyłem się szczegółowego, detailingowego przygotowania samochodu do polerowania oraz nakładania powłoki ceramicznej wraz ze wszystkimi detalami potrzebnymi do efektownego nałożenia jej. Poleciłbym szkolenie przede wszystkim tym, którzy zaczynają dopiero z detailingiem, chcą się rozwijać w tej branży, robią to również hobbystycznie. Polecam.